Witam. Pokażę Państwu, jak dodawać pracowników, grupy oraz uprawnienia dla nich w programie kontroli dostępu firmy Scalmex. Po wejściu do programu widzimy ekran startowy, który zawiera skróty do najczęściej wykorzystywanych funkcji. Skróty te mogą wyglądać różnie w zależności od poziomu uprawnień. W pierwszej kolejności możemy dodać budynki i pomieszczenia. Większość okien programu posiada pasek narzędziowy, podobnie do tego, gdzie pierwsza ikona służy do odświeżania, kolejna do drukowania, trzecia do dodawania, czwarta usuwania, natomiast kolejna do edycji. Następnie możemy wybrać tryb wyświetlania aktywnych, nieaktywnych bądź wszystkich budynków razem. Możemy również to filtrować, jak również z filtra zrezygnować w każdej chwili. By dodać budynek, wciskamy plusik, wpisujemy nazwę. Dajmy na to Wrocław. Następnie przechodzimy do dodania pomieszczeń. Wpisujemy nazwę. Musimy przyporządkować pomieszczenie do budynku oraz wpisać, na jakiej kondygnacji się ono znajduje. Następnie możemy przejść do administracji, by dodać firmę oraz grupy uprawnień. By dodać firmę, przyciskamy plusik, wpisujemy nazwę. Następnie skrót oraz nick. Dodajemy. Jeśli skrót już istnieje, to dostajemy na pewno nawet pewną informację. Następnie musimy dodać grupę, którą chcemy nadać uprawnienia. Nazwa dla grupy, na przykład pracownicy biurowi. Musimy wybrać przynależność grupy do firmy. Możemy nadać od razu uprawnienia dla tej grupy. Korzystamy z plusika. Zaznaczamy biuro Wrocław. Następnie dni, tygodnia, w których pracownicy tej grupy mają mieć dostęp. Zróbmy od poniedziałku do piątku. I tutaj godzinę. Jeśli pracownik może przyjść do pracy dopiero o godzinie 9, możemy mu to zaznaczyć. Dajmy na to do końca danego dnia. Jest tutaj również opcja, zawsze mogą wchodzić do wybranych pomieszczeń, jeśli chcemy, by pracownicy mieli dowolność. Dodajemy. Teraz widzimy to, co wcześniej zostało przez nas wybrane. Jeszcze raz możemy sprawdzić sobie dane grupy i dodać. Kolejnym krokiem jest już dodawanie pracowników. Wchodzimy w administrację, następnie pracowników. By dodać pracownika, korzystamy z plusika, wpisujemy jego dane. Dział oraz uwagi są opcjonalne, nie musimy tego wpisywać. Jeśli chcemy przypisać zdjęcie dla pracownika, możemy zrobić tutaj przy funkcjach. Pracownikowi musimy nadać również kartę. Jeśli mamy do czynienia z czytnikami biometrycznymi, również tutaj uzupełniamy wszelkie dane. Musimy pamiętać, że pracownik musi należeć do co najmniej jednej firmy. Musimy więc ją mu przydzielić. Następnie możemy nadać pracownikowi zezwolenia lub przydzielić go do grupy, po której odziedziczy on uprawnienia.
Możemy również nadać mu jakieś indywidualne. Natomiast musimy pamiętać, że uprawnienia do tych samych pomieszczeń nie powinny się nakrywać. Pracownik może należeć do kilku grup, natomiast grupy nie mogą mieć uprawnień do tych samych pomieszczeń. Mamy również tutaj opcję VIP, że za każdym razem pracownik będzie miał dostęp do wszelkich pomieszczeń. Natomiast zasada jednego wejścia oznacza, że nie można wejść, jeśli wcześniej nie było zarejestrowane wejście. Uniemożliwia to przekazanie karty w celu wpuszczenia innej osoby, by ta za jej pomocą otworzyła przejście. Po uzupełnieniu wszelkich danych dodajemy pracownika. Jeśli wszystkie dane nie są uzupełnione, otrzymujemy na ten temat odpowiednią informację. Jeśli w łatwy sposób chcemy zobaczyć wszelkie uprawnienia pracowników, wchodzimy w administrację, następnie uprawnienia pracowników i widzimy tutaj dokładnie, kto do jakich pomieszczeń i kiedy ma dostęp. Oczywiście całe to sprawozdanie możemy sobie wydrukować. Możemy również przejrzeć uprawnienia wszelkich grup. Aktywnych, nieaktywnych. Oczywiście każdą z tych opcji również można wydrukować. Uprawnienia możemy również zobaczyć w innym formacie, korzystając z innej funkcji programu, mianowicie z raportu uprawnień. Tutaj przejrzyście widać, kto ma dostęp do jakiego pomieszczenia. Krzyżyk oznacza pełny dostęp, natomiast kółko niepełne. Tabele są przestawne, więc możemy je grupować względem własnych upodobań, na przykład według pracowników. Wtedy po rozwinięciu danego pracownika widzimy, do jakich pomieszczeń ma on dostęp. Natomiast jeśli interesują nas upoważnienia do danego pomieszczenia, na przykład do biura szefa, widzimy, że są uprawnienia podzielone na niepełne oraz pełne. Po rozwinięciu widzimy pracowników, którzy mają dostęp do danego pomieszczenia.